Polacy. Sytuacja jest bardzo. Zła. Boję się, że to się zbliża wielkimi krokami. Tak właśnie mówi Jasnowic Jackowski. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia. Kluczowy praktycznie dla Polski będzie tutaj listopad, a wszystko w kontekście koronawirusa. No właśnie, nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowic Jackowskiego. Co takiego prognozuje Jasnowidz Jackowski? Co się wydarzy w Polsce? Kiedy to nagrywam? Mamy praktycznie 5 tysięcy osób zakażonych dziennie, jeśli chodzi o koronawirusa. Czy zatem będzie 10, 20, 30, a może 100 tysięcy? osób zakażonych koronawirusem. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę dzwonka, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dramatyczne słowa Jasnowidza Jackowskiego. Można powiedzieć, że Apple tak naprawdę Jasnowidza Jackowskiego, ey, apel Jasnowidza z Czuchowa, który mówi wprost, sytuacja jest bardzo bardzo zła, jeśli chodzi o Polskę. Boję się, że to się zbliża wielkimi krokami. To wszystko w kontekście właśnie koronawirusa, tego co się praktycznie dzieje w Polsce. Jasnowidz Jackowski mówi wprost, wojsko otrzyma nadzwyczajną władzę decyzyjną. Będą mieć miejsce restrykcje niekonstytucyjne. Będzie o tym praktycznie decydować wojsko. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Morawieckiego przerzuci ciężar odpowiedzialności na wojsko. Polska w Polsce zostanie wprowadzona różnego rodzaju restrykcje, trzy takie duże praktycznie restrykcje dla całego państwa polskiego. Szkoły nauczania tradycyjne to upadnie, będą prowadzone, edukacja będzie prowadzona w sposób zdalny, następnie zaraza będzie wzrastała i będzie to, będzie to trwało. Trzeba będzie tutaj użyć nadzwyczajnych tak naprawdę środków, żeby walczyć z koronawirusem. Premier uruchomi resort wojskowy, tak mówi Janowic Jaskowski, wojska będzie dużo, to wojsko będzie na ulicach. W ciągu 14 dni nastąpi takie załamanie, że będzie bardzo dużo wojska na ulicach. Tak mówi praktycznie Jasnowic Jaskowski. Mało tego mówi o tym, że w niektórych rejonach w Polsce będzie trzeba po prostu mieć pozwolenie na wyjście z domu. Tak, to można powiedzieć, że taki scenariusz się zrealizuje, taki jak ma miejsce w Izraelu, że w Izraelu nie można opuścić domu nie dalej niż po prostu 500 metrów od miejsca zamieszkania i też ważnym, tak naprawdę, celu to może się po Praktycznie zrealizować też w Polsce, i tutaj, to właśnie do przemieszczania się tego, będzie tej potrzebne pozwolenie, albo też po prostu będzie to musiało być w odpowiedni sposób uzasadnione. No to można powiedzieć, że troszeczkę w podobny sposób, tak, w stanie wojennym tak, chociaż ja tego czasu nie pamiętam, aczkolwiek rzeczywiście. No ja pamiętam taką sytuację, jak to było na początku tego roku, jeśli chodzi o koronawirusa. To też po prostu można było wychodzić z domu, ale tylko w ważnych tak naprawdę sprawach do lekarza, do przychodni, odebrać dzieci ze szkoły do, po zakupy itd. Pamiętam, nawet taka jedna kobieta jechała na rowerze, miała rower, po prostu z przodu miała koszyk taki tam, co można włożyć do, do tego koszyka i karteczkę na tym koszyku, że e, jadę rowerem, e, droga do pracy, tak, że, czyli pewnie już musiała być zatrzymywana przez policję czy w jakieś służby mundurowe, że nawet sobie karteczkę taką po prostu wydrukowała, przypiła z przodu roweru. Nie, natomiast e, tak, jasnowicz mówi w ten sposób, że to wszystko faktycznie to jest przygotowanie przed tym, co się wydarzy w listopadzie, że październik tak naprawdę przygotuje nas przed tym, co się wydarzy w listopadzie, a kluczowe miejsce będą mieć miejsce, kluczowe zdarzenia będą mieć miejsce w listopadzie. No tu Jasna Idzieckowski nie mówi, co dokładnie ma na myśli, ale można się domyśleć, że jeżeli mamy po prostu taki skokowy wzrost, jeśli chodzi o osoby zakażone koronawirusem, jeśli chodzi o październik, no to w listopadzie tych osób może być więcej, może być po 10, 20, a nawet 30. Tysięcy osób dziennie zakażonych koronawirusem, zwłaszcza że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest kompletnie nieudolny, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Trzeba sobie to po prostu jasno i wprost powiedzieć, jak może po prostu rząd doprowadzić do takiej sytuacji, że na początku walki z koronawirusem nie było tyle przypadków osób zakażonych koronawirusem, a teraz po pół roku, gdzie tak naprawdę był czas, było, były możliwości, żeby się do tego przygotować, jest tych osób po pięć tysięcy, a i będzie i więcej, tak? No bo jeśli chodzi o tą statystykę, tak, czy po prostu tą krzywą, jak to się mówi, jeśli chodzi o zachorowania epidemiologiczne, no to ona się nie zmieni, że z 5 tysięcy w poniedziałek a we wtorek będzie 500 osób, tak? To będzie rosło, a potem będzie spadało, ale systematycznie mniej. Ale to wymaga praktycznie czasu. Kwestia najważniejsza kwestia jest tego typu, żeby to praktycznie zatrzymać, tak? No właśnie, jest mówi w ten sposób, że październik jest to przygotowanie do tego, co wydarzy się w listopadzie. Żyjemy w chaosie, w pewnej wątpliwości. Wszystko jest Szykowane na listopad, listopad da nam odpowiedź, o co tak naprawdę tutaj chodzi, jeśli chodzi o koronawirusa. Nieprawdopodobna wizja, nieprawdopodobna przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Tak, to będzie mieć miejsce praktycznie tutaj na świecie. No i tutaj też Jasnowidz mówi, tak, że właśnie wojsko otrzyma specjalne. Prerogatywy, specjalne możliwości i będziemy mieć większe możliwości decyzyjne, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości chce tak naprawdę przerzucić ciężar odpowiedzialności tutaj na wojsko, żeby to właśnie społeczeństwo, jeżeli będziemy mieć pretensje później z tymi restrykcjami, które zostaną wprowadzone w związku z koronawirusem, będzie kierować do wojska, nie będzie mogło, nie będzie mogło kierować do rządzących, tak? No bo wtedy powiedzą: No, ale wiesz, nie możesz obarczać po prostu premiera Morawieckiego, bo to wojsko wprowadziło, o to chodzi, żeby po prostu przerzucić ten ciężar odpowiedzialności a wiadomo, że przecież rządzi po prostu państwem polskim e, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak, no to jest oczywista sprawa, nieprawdopodobna wizja, przepowiednia tutaj Jasnowidza Jackowskiego, zresztą Jasnowidza mówił, że koronawirus jest przygotowaniem do wybuchu wojny, pytanie jest, czy ta wojna wybuchnie w Polsce, czy ona będzie dotykać Polski, e, no wiadomo, że Jasnowidza mówił, że w Polsce będzie punkt desantowy, gdzie wojska będą, znajdować się wojska obce, na przykład wojska amerykańskie, czy też wojska NATO, Mało tego, Tegor zjackowski mówił o tym, że robi już zapasy, jeśli chodzi o leki. No i tutaj muszę powiedzieć, że no niestety po prostu e, chciałbym, żeby to się nie sprawdziło, ale muszę powiedzieć, że w dużym stopniu przynajmniej według mnie ta przepowiednia Stanisława Jackowskiego się spełni, sprawdza. Jasnowiec mówił o tym, żeby zrobić sobie zapasy leków. No i muszę powiedzieć, że już się pojawiają takie informacje i w mediach, sam się z tym spotkałem będąc w aptece, że jest dostęp problem z dostępem do leków, może nie wszystkich, tak, bez przesady nie, nie strasza, tak. Natomiast rzeczywiście jest problem. Powiem jak to wygląda, przynajmniej z mojego punktu widzenia? Ja byłem w aptece, kupowałem pewne lekarstwo. Chociaż ja nie jestem w żaden sposób schorowany i tak dalej, nie potrzebuję żadnych lekarstw. To kupowałem pewien po prostu lekarstwo, którego, które jest produkowane za granicą. Produkuje to po, 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 praktycznie podmiot zagraniczny. I w tej aptece, której to kupowałem, to praktycznie były tylko dwa opakowania. Pytają się farmaceutki, czy to lekarstwo jeszcze jest w magazynie, a może po prostu w innej sieci, w innej, w innej aptece. Ta magister farmacji tak sprawdziła, to mówiła, że oni nie widzą, czy to jest w magazynie, czy też nie, że to jest lekarstwo, które produkowane jest za granicą i że w innej aptece, w tej samej sieci, po prostu aptek nie ma praktycznie tego lekarstwa. Jeszcze tam była strona internetowa, chyba, gdzie można sprawdzić, czy ten w ogóle lekarstwo znajduje się w innej aptece, i tam też nie było tego. No i teraz ja uważam tak, taką wysuną taką hipotezę, że może być problem z lekami z tego względu, że jakby rządy poszczególnych państw i firmy farmaceutyczne, które znajdują się w tych poszczególnych państwach, mogą nieoficjalnie wywrzeć taki nacisk na te firmy farmaceutyczne w danym państwie, żeby miały zapasy leków dla danego społeczeństwa, dla swojego społeczeństwa w związku z koronawirusem i żeby na przykład wysyłka tych lekarstw nie, była, nie, nie odbywała się tak dużej ilości za granicę. Zresztą też mogą tutaj wejść ograniczenia ograniczenia dotyczące na przykład wysyłki lekarstwa jak to ma miejsce w Polsce także zakaz pewnych lekarstw wysłania bo też są przecież mafie lekowe które wysyłają za granicę tak z Polski wysłali mi przybitkę dziesięciu 10, większą tak lekarstwo które w Polsce kosztowało 5, 5 złotych za granicę sprzedawać za 5 tysięcy złotych to biznes lepszy niż narkotyki tak po prostu bo inne jakieś e, tutaj e, e, przestępcze działania tak działały te mafie lekowe no po części praktycznie ministerstwo tu ukryciło to ukryciło ten proceder natomiast rzeczywiście to może być po prostu taki nacisk ze strony poszczególnych państw, żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności mieć lekarstwa, zapasy dla swojego społeczeństwa, bo nigdy nie wiadomo, ile ten koronawirus potrwa, ile osób będzie tutaj jakby schorowanych i tak dalej. Więc rzeczywiście tu Jasnowicz-Jaskowski mówi o tym, że on sam robi zapasy, jeśli chodzi o leki. Tylko też trzeba pamiętać, że no nie zawsze można zrobić te zapasy leków, bo niektóre leki są krótkoterminowe, nie wszystkich stać na to, żeby zrobić takie zapasy na dłuższy czas, ale rzeczywiście warto się po prostu tym tematem zainteresować, popytać w aptekach, jeśli chodzi o lekarstwa, które stosujecie, czy po prostu te lekarstwa są jakieś po prostu z dostępnością, bo może być tutaj problem, tak, bo może rzeczywiście być problem, bo jeśli chodzi o zapasy jedzenia, to tutaj jasnowicz mówi, no bez przesady, a jeśli chodzi o jedzenie, to tego jedzenia raczej nie zabraknie, aczkolwiek rzeczywiście warto tutaj zrobić zapasy, jeśli chodzi o leki. Sam jasnowicz tutaj choruje na choroby serca, bierze specjalne beta-blokery, lekarstwa, tak, bo przecież ma nieozwapienie naczyń krwionośnych, ma migotanie przedsionków, a więc choroby tutaj bardzo poważne, więc no tutaj robi sobie te zapasy lekarz. Moim zdaniem też, tak, e, oczywiście to nie jest e, może po prostu jakieś zdanie wiążące, nie jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o farmację, ale jeżeli ktoś ma możliwość to, żeby sobie wykupił te lekarstwa na kilka miesięcy albo na pół roku, przynajmniej, bo nigdy nie wiadomo, co się będzie działo, jeżeli będzie e, już ma miejsce praktycznie ta druga fala koronawirusa po 5 tysięcy osób zakażonych, jeśli chodzi o koronawirusa, co będzie, jeżeli w momencie będzie po prostu prowadzone restrykcje, tak to mówi jasno i że w pewnych regionach nie będzie można wychodzić z domu bez pozwolenia, albo bez po prostu. Ważnego potwierdzenia, w jakim kierunku, kierunku się udajemy. No i wtedy rzeczywiście może być, po prostu mogą być kolejki przed aptekami, może być problem. Też może być kwestia paniki, że ludzie, w związku z tym, co będzie mieć miejsce w Polsce, będą po prostu wykupywać leki, bo będą się obawiać, tak to było na początku koronawirusa w Polsce, że wykupywali produkty, może nie spożywcze, ale chemiczne, tak mydło, proszki, chusteczki, bo właśnie była mowa o tym, żeby desyfekować ręce i tak dalej. No i to bardzo szybko znikało z półek sklepowych, co prawda, no ten problem został za, z, 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 za rozwiązany, tak, no bo towar się pojawił na półkach sklepowych, no tak, jeśli, jeśli chodzi o to, no, no to na przykład lekarstwa, to może być inaczej, może być problem. Poza tym trzeba pamiętać o tej, o, o takiej sytuacji, że firmy farmaceutyczne w poszczególnych państwach w związku z koronawirusem przestawiły się na produkcję tych produktów, które są potrzebne do walki z koronawirusem. Tak jak na przykład w Polsce na początku roku był problem z, z płynem do dezynfekcji. Każdy z nas po prostu z tym się praktycznie sp spotkał prędzej czy później, albo ten płyn był drogi i tak, dalej. tak samo był problem z maseczkami, z rękawiczkami i tak dalej. E Natomiast później na przykład Orlen przestawił się na produkcję płynu do dezynfekcji. I ten płyn do dezynfekcji zaczął produkować. I tak samo może to być z firmami farmaceutycznymi, także jeżeli ktoś po prostu bierze lekarstwa na taczyce, cukrzycę, na ciśnienie, które produkowane jest za granicą, to na przykład te firmy farmaceutyczne mogą te lekarstwa produkować w mniejszej ilości, a w większej ilości produkować te rzeczy, które są na zlecenie rządu, na przykład niezbędne wace z koronawirusem. I przez to produkcja właśnie tych lekarstw na, korona, na lekarstw, na przykład na, na taczyce, cukrzycę, na ciśnienie, czy jakieś inne choroby może być w mniejszej ilości i stąd mogą wynikać te braki, jeśli chodzi o lekarstw. Lekarstwa. Poza tym to też może być sytuacja, gdzie na przykład te leki produkowane w poszczególnych krajach może być tak, że inne państwa wykupią te lekarstwa, tak? Czyli na przykład tutaj w jakimś innym państwie europejskim będą lekarstwa i inne państwo wcześniej wykupi, na przykład no nie będę mówił konkretnie porowo państwami, ale na przykład wykupi, bo w żądanego państwa jakiś grupę leków na wszelki wypadek. Więc tak to właśnie wygląda. Okej, okay, to wszystko dzisiaj dzięki za godanie, dzięki Asłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. To była wizja przepowiednia Jastowizja Jackowskiego. Pozdrawiam, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Cześć!